niestety zaniedbałam krótkie filmiki instruktażowe w minionym tygodniu. Niestety musiałam się skupić na pracy, no bo na chleb jakoś trzeba zarobić. W tym odcinku zaczynam go od ogródka, który zaprojektowałam dla mojego wujka. Szybko Was oprowadzę i wejdziemy do środka, ale później się przeniesiemy do mojego mieszkania i popowiadam Wam o roślinach domowych. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodoba. Wychodzimy na taras, jest przedłużenie mieszkania. Jest to super wygodne, że wychodzimy z drewnianej podłogi na drewnianą podłogę, wtedy boso można sobie śmiało wskoczyć. Tu jest takie siedzisko, przedłużenie desek. Jest to siedzisko ze schowkiem. Tą klapę się otwiera, a tutaj jest taka instalacja trochę, żeby się oddzielić. No, prześwituje, ale to nie o to chodzi, żeby totalną taką litą ścianę stworzyć, tylko żeby wzrok się zatrzymywał na tym, a nie tym, co jest tam dalej. No i dużo bylin, traw ozdobnych. Tutaj taras jest zakończony ligustrem. Ten żywopłot będzie przycinany i stworzy taką ochronę, żeby nikt nie spadł. Na dole jest skarpa. Tutaj jest dosyć nietypowa sytuacja, bo przez dewelopera był zrobiony taki dół rów. Wszyscy sąsiedzi to zasypali do ogrodzenia, a takie ogrodzenia trzymają się tylko na słupach, więc nie wiadomo, jaką ma to wytrzymałość. Jeżeli zasypalibyśmy ten rów, to byłoby bardzo duże ryzyko, że po zimie, gdy zbierze się wilgoć, no ten mur może się po prostu przewrócić i byłby problem. Tu skarpa jest obsadzona tużycami, bardzo fajnie to wygląda, więc miejsce na stół, na relaks. Warzywnik, są poziomki posadzone. Tutaj pnącza będą na ogrodzeniu, żywopłot z ligustru i miejsce na grilla. Sąsiedzi posadzili tuję, my posadziliśmy dwie akacje szczepione i one fajnie tutaj tworzą taką strefę oddzieloną. Bardziej komfortowo się człowiek czuje na tarasie, jak jest zasłonięte. I wchodzimy do środka. Jesteśmy w drugim mieszkaniu. Dzisiaj robimy zdjęcia mieszkań i wstawiłam tutaj kilka swoich gratów, między innymi rośliny. Kurczę, tutaj tak powietrze szybko wysycha, jest bardzo suche, więc monstera trochę tutaj cierpi, nie jest napita. Podlałam wodą tutejszą, pewnie jest taka sama jak u mnie w mieszkaniu, czyli nie najlepsza. Zobaczymy, mam nadzieję, że rośliny tego nie odchorują zbyt mocno. No i tutaj pile na stole. Zawsze taki akcent na zdjęciach w mieszkaniach, takie zielone, ożywia. No i tutaj mój obraz, mój obraz. I w tym mieszkaniu jest również ogródek. Płyty były ułożone tak L-kształtnie, więc taras został powiększony, dołożone płyty, no i obsadzone roślinami. W jednym i w drugim ogródku nie ma trawników, tak jak u sąsiadów, no bo są to mieszkania dosyć małe. Jest to mieszkanie w bloku, więc wydaje mi się, że jest bez sensu robienie trawnika, żeby trzymać gdzieś kosiarkę i żeby skosić po prostu tak mały kawałek trawnika. Trochę tak to się mija z celem, za dużo pracy, a tak takie byliny to po prostu się przycina, kiedy przykwitną albo po prostu wczesną wiosną. No i dobra, idziemy dalej. Zabieram kwiatka i dekorujemy kolejne mieszkanie do zdjęć. Biorę peperomię. Wróciłam ja i wróciły moje rośliny, trochę przemęczona, bo w minionym tygodniu miałam niezłą charówę. Jeszcze ta charówa trochę mnie czeka, ale już bliżej końca niż dalej. Słuchajcie, pod koniec tego filmu wytłumaczę Wam, powiem Wam, co ja robiłam takiego ze swoimi roślinami, że im tylko szkodziłam, a na ich liściach i na korzeniach pojawiały się choroby grzybowe. Jak sobie z tym poradzić? Myślę, że to może być interesujące zagadnienie o tej porze roku. Ten odcinek zaczęłam od ogrodu, ponieważ już zamykam praktycznie tematy ogrodowe. Jeszcze 5 odcinków przede mną. Ostatni będzie, mam nadzieję, ciekawy, bo będzie takim wprowadzeniem z zewnątrz do wewnątrz. No i zacznę znacznie więcej odcinków o roślinach domowych nagrywać. Mam szereg tematów, pomysłów do zrealizowania, tematów filmów, które planuję dla Was nagrać. Więc zima będzie dosyć pracowita przy filmach, a bardzo to lubię. Jest to czaso i pracochłonne. Robię to sama, sama nagrywam, sama montuję, ale sprawia mi to ogromną przyjemność, radość. No, ale dobra, to nie będę się o tym rozgadywała.
Obiecywałam Wam nagranie na żywo, żebyśmy mogli sobie porozmawiać. Póki co mam problemy techniczne z połączeniem internetowym. No nie działa to tak szybko, jakbym chciała. Mogą być problemy na łączach, filmy mogą się zacinać, no i tak trochę się tego obawiam, ale dobra, jest to jeszcze do ogarnięcia, pracuję nad tym, ale póki co, pod koniec tego miesiąca wrzucę Wam odcinek taki zmontowany na najczęściej zadawane pytania. Jest często tak, że przysyłacie mi maile czy wiadomości na Instagramie czy na Facebooku z pytaniami odnośnie Waszych roślin, co się z nimi dzieje, no i pokażę Wam to wszystko, zmontuję. Co i jak, kto jakie ma problemy. Mam nadzieję, że Wam się to też przyda, żebyście trochę więcej doświadczenia nabrali z roślinami domowymi. Wiadomo, że jeżeli my sami to przeżyjemy, no to człowiek to zapamiętuje i później jest łatwiej takie rzeczy ogarnąć, niż uczyć się na cudzych błędach. Więc jeżeli macie jakieś pytania odnośnie roślin, to piszcie mi śmiało w komentarzach tutaj pod tym filmem lub zachęcam Was do odwiedzania na Instagram i tam możecie mi przesyłać wiadomości i zdjęcia. Wtedy będę po prostu wiedziała, o co chodzi. I tak myślę, że żeby Was zachęcić, żebyście odwiedzali mój profil na Instagramie i dołączyli do niego, to pierwsze pod uwagę będą brane pytania na Instagramie. Dobra, ale teraz przejdziemy do zagadnienia odnośnie roślin domowych. Rośliny ostatnio trochę zaniedbałam. Tutaj grudnik mi zaczyna ładnie się rozwijać. Wsadziłam ginurę, która dziennie chyba rośnie z 5 cm. Więc muszę ją przyciąć, żeby się zaczęła zagęszczać. Ona mimo tego, że tu powiedzmy ma najwięcej światła z całego mieszkania, to i tak się wyciąga, więc muszę ją chlasnąć. O tu. To wsadzę do wody, może się ukorzeni. Więc będę miała na zagęszczenie rośliny. I pokazywałam Wam ostatnio, w ostatnim vlogu, przycinaną mimozę. No i patrzcie, jak tutaj się ładnie zaczęła zagęszczać. I eksperymentalnie wsadziłam gałązki do wody. Zaczęła puszczać korzenie. I pąki się rozwijają. Kolejna rzecz, bardzo ważna, to sprzątanie roślin z balkonu. Tu mam picję, której nie sprzątnęłam wcześniej i tak był przymrozek. Myślę, że tutaj będzie musiała to odchorować, pożółkły liście. Więc to, co zrobię, to oczyszczę jej liście. Zrobię na razie na przykładzie takiej kępki. Oczyszczę liście, pourywam te, które są brzydkie i wypłuczę pod bieżącą wodą tutaj korzenie, delikatnie. A następnie wyląduje to w kuli i zaraz Wam opowiem co i jak. Wiecie co, oczyściłam, ale nie wygląda to obiecująco. Myślę, że to po prostu zmarzło, ale spróbujemy, no. Że jak się nie próbuje, to się nie zyskuje. Więc wrzucam sobie tutaj do tej kuli z wodą. Oczyściłam więcej niż jedno. Jeżeli ktoś ma doświadczenie tutaj z picją, to uprzejma prośba o komentarz, bo ja nie będę ukrywała, że się znam na roślinach wodnych, mam niewielkie doświadczenie. Co ja takiego robiłam, że szkodziłam swoim roślinom? Proszę, to jeszcze tutaj choroba grzybowa. Po zakupie ten liść po zimie z zeszłego roku miał takie plamy, teraz ciemnieje i cały tutaj zaraz padnie. Często pojawiały się u mnie jakieś choroby grzybowe na liściach, a przez to, że woda, którą mam w kranie, jest beznadziejna. Nie nadaje się do podlewania. Najlepiej podlewać wodą przegotowaną, po gotowaniu. Odstaną przynajmniej dobę. Ostatnio kupiłam szungit. Jest to węgiel, który oczyszcza wodę. W internecie sporo znajdziecie takich informacji. Mam w konewce na dnie wsypane kamyki. Potrzebuję większej konewki, bo ta nie starcza mi na podlewanie. Taki szungit zalany wodą musi odstać co najmniej dobę. Po dobie nadaje się do podlewania roślin. Woda jest oczyszczona i taki chyba szungit jest stosowany do filtrów węglowych, takich, wiecie, bardzo popularnych. Ale nie mam pewności. Jaki jest, może ktoś wie, to niech da znać w komentarzu. No i taką kulę z roślinami nie zostawiam we wnętrzu, ponieważ było zimno. Roślina musi się zaklimatyzować do warunków domowych, więc wystawię to na korytarz, gdzie jest chłodniej.
Za duża różnica temperatur jest między tym, co obecnie dzieje się na zewnątrz, a tym, co jest w domu. Więc jeżeli wnosimy jakieś rośliny, to muszą mieć taki okres przejściowy, żeby dostosować się do temperatury i do wilgotności powietrza, jaka panuje w mieszkaniu. Więc na korytarzu, do garażu, po kilku dniach, po 5-7 możemy zacząć wnosić do środka. Na noc, jeżeli mamy chłodniej nocą w mieszkaniu, to wtedy na noc możemy wnosić do mieszkania, a w ciągu dnia wystawiać to w chłodniejsze pomieszczenie i tak po 5-7 dniach roślina będzie dostosowana do warunków domowych. I słuchajcie, kończę ten odcinek, bardzo taki mało esencjonalny, jeżeli chodzi o informacje, ale niedługo to nadrobię, muszę wracać do komputera, do pracy, bo mi inwestorzy zaraz głowę ukręcą, ale już niedługo w tym tygodniu się widzimy w kolejnym odcinku. A, i słuchajcie, jeszcze jedna ważna rzecz, bo ja tak tutaj się mądrze, ho, 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 jaką ja tutaj mam niby wiedzę, jaka jestem doświadczona. Ważna rzecz, jeżeli wnosimy rośliny do domu, z zewnątrz to dokładnie oglądajcie, czy czasem nie ma przędziorka, czy czegoś, bo no, ja dokładnie nie obejrzałam. Tutaj szybko, szybko nagrać, postawić kwiatka na jakimś tam miejscu i będzie spokój. No nie ma spokoju, bo powrócił przędziorek. Trzymajcie się, pa!